Tak najczęściej określają go media. Przeszedł już do legendy polskich służb specjalnych. Agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego o imieniu Tomasz i wielu nazwiskach. Przez lata systematycznie przenikał do świata wielkiej polityki, mediów i polskiego showbiznesu. Tomasz Kaczmarek. Obecnie poseł PiS najczęściej kojarzy się jako agent Tomek, symbol 4 RP. Emerytowany już agent CBA. Zdecydowanie ceniony. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że działania CBA były w pełni legalne. Ale i stanowczo krytykowany. Ten facet dla mnie jest, przepraszam, ale dnem, które skrzywdziło ludzi. Wybrali dwie posłanki w tym kraju. Jedna nie żyje, a druga walczy o to życie. Ciemno jest w państwie, w którym na świeczniku stoją ludzie czyniący zło, czyli złoczyńcy. Straszny żal za wszystkich, kto ucierpiał w tych wszystkich sprawach, ponieważ to jest cała jednak historia tego agenta i tej całej akcji tak naprawdę politycznej ewidentnie, w której ludzie przypadkowo padali ofiarami. Chciałabym, by w naszym kraju już nikomu nigdy coś takiego się nie przydarzyło. Demokratyczne państwo ze swej istoty wyklucza bowiem testowanie uczciwości obywateli. Postępowanie takie jest cechą i praktyką państwa totalitarnego. Joanna Racewicz, witam w kobiecym punkcie widzenia. Tomasz Kaczmarek, agent Tomek przede mną. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, dajcie mi człowieka, paragraf na niego znajdę. Oczywiście nie. Dawno sprawdzonej maksymy? Oczywiście nie. W państwie demokratycznym, w państwie dziś wolnym, przede wszystkim służby, policja, służby specjalne powinny kierować się przepisami prawa. I zapewniam państwa i widzów, że zarówno w sprawie związanej z Beatą Sawicką, panią Weroniką Marczuk, czy willą w Kazimierzu Dolnym, Centralne Biuro Antykorupcyjne działało zgodnie z obowiązującymi dziś w Polsce normami prawnymi. Uzasadnienie wyroku, kiedy Beata Sawicka została uniewinniona, jest dla mnie zaskakujące, dlatego że przypomnę, zgodnie z artykułem 19 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym musi zaistnieć wiarygodna informacja o możliwości popełnienia przestępstwa. Ale jaka zaistniała, skoro sąd apelacyjny mówi, nie było żadnego powodu, to jest wyrok sądu apelacyjnego, to nieprawda, żeby dlatego, CBA zajęło się tą sprawą. To nieprawda, dlatego że w materiałach śledztwa znajdują się takie informacje, które wskazują jednoznacznie na fakt, że Beata Sawicka i burmistrz Helu chcieli dopuścić się złamania przepisów prawa. Z tymi informacjami, Panie pośle, ale kilkoma. Znaczy, dziś jest to objęte klauzulą niejawności. Ja nie mogę wprost o tym powiedzieć, ponieważ złamałbym przepisy prawa i zapewniam panią, że tuż po opuszczeniu studia stanąłbym przed obliczem prokuratora. Dlatego tak ważne jest, aby dziś móc odtajnić całość tych materiałów, aby dziennikarze, aby opinia publiczna mogła zapoznać się z tym materiałem. Ja nie mam sobie nic w tej sprawie do zarzucenia. Znam w całości ten materiał i myślę, że zarumieniłyby się te osoby, które przed chwilą w tym materiale się wypowiadały. Myślę, że wtedy Polacy mogliby sami wyrobić sobie zdanie na ten temat. Podkreślę istotny fakt, że po zapoznaniu się z tym materiałem, który świadczy o wiarygodnej możliwości popełnienia przestępstwa, zarządzenie na wdrożenie działań operacyjnych, kombinacji operacyjnych z udziałem funkcjonariuszy, przykrywkowców, wydaje zgodę prokurator generalny. Proszę i taka zobaczyć, zgoda panie, była wydana. Panie pośle. Każda pana sprawa, każda pana operacja w ostatecznej instancji kończy się klapą. Sawicka uniewinniona, Wądołowski uniewinniony, Marczuk umorzenie, willa Kwaśniewskich. Kilkanaście operacji specjalnych, w których wziąłem udział w Centralnym Biurze Śledczym, kiedy zwalczałem przestępczość narkotykową, handlarzy kobietami, handlarzy bronią. Dokładnie na tych samych zasadach prawnych i procedurze żadna nie została podważona. Dlaczego dzieje się to w stosunku do osób, które są ogólnie mocno znane opinii publicznej? Właśnie, sugeruje pan jakąś zmowę prawniczą? Nie, ja tutaj bym żadnych takich teorii czy hipotez nie snuł. Natomiast dziś, będąc posłem, korzystając z uprawnień ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwróciłem się do prokuratora generalnego, aby udostępnił mi materiały związane z umorzeniem przez dwie prokuratury śledztw, zarówno
domu w Kazimierzu Dolnym oraz prywatyzacji wydawnictw naukowo-technicznych. Po programie, po rozmowie z panią udaję się na spotkanie z prawnikami, z którymi będę to jeszcze raz analizował i albo w tym tygodniu, albo w następnym złożę stosowne wnioski do prokuratury, aby wznowiono śledztwa właśnie w tych dwóch sprawach. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby odtajnić te materiały operacyjne, o których pan mówi, że są w nich dowody, po których te panie by się zarumieniły? Ale nie tylko panie, również panowie. Mhm. Przypomnę, burmistrz Helu czy prezes wydawnictw naukowo-technicznych. Może troszkę zaraz pani odpowiem na to pytanie. No, nie sądzi pani, że chyba ta teza mówiąca o tym, że agent CBA kogoś w sobie rozkochiwał, czy działa... Tak twierdzi Beata Sawicka. No, ale to burmistrz Helu i prezes wydawnictw naukowo-technicznych też się zakochali. No ale bez przesady. Z tego co właśnie wiem, burmistrz, przepraszam, szef wydawnictw, pan Bogusław Seredyński, dostał torbę z łapówką w polibacji alkoholowej. Postawiono mu wtedy, kiedy już spał. Dlatego uważam, no, przepraszam, że... ale jeśli idzie o fachowość i... Pani redaktor, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Właśnie tego typu wypowiedzi to są nieuprawne. To było kłamstwo pod zeznaniem? Oczywiście. Pod przysięgą? Nie, znaczy to są przede wszystkim wypowiedzi komentatorów sceny politycznej. Skąd te osoby mają wiedzę, co jest w materiale dowodowym? Oczywiście, że nie. Dlatego dziś tak ważną sprawą jest odtajnienie tych nagrań, zarejestrowanych rozmów z podsłuchów i wtedy będzie jasność, co działo się w tych sprawach. Ale również będzie jasność, ponieważ w związku ze sprawą Beaty Sawickiej, kiedy ona mówi, że była rozkochiwana, tam również są nagrania i materiały świadczące o tym, że Beata Sawicka miała obiekt westchnień. I zapewniam panią redaktor, że to nie byłem ja. Chętnie powiedziałbym to nazwisko, ale ponownie dopuściłbym się, znaczy ponownie, mógłbym się dopuścić złamania przepisów prawa. Czuje się pan jak taki polski James Bond? Ależ oczywiście, że nie. Kilkanaście lat pracy w policji, w służbach specjalnych, 8 lat pod przykryciem, tak jak powiedziałem, już wielokrotnie miałem poczucie swego rodzaju misji pomagania Polakom, czyli wyeliminowania z życia publicznego pospolitych bandytów, handlarzy narkotyków, tych, czy którzy mówi pan teraz trochę jak polityk. Trochę nie, tak, mówi Boże. Pan jak polityk, a ja też przypominam sobie taką sesję w jednym z poczytnych tygodników, gdzie pozował pan z pistoletem w dłoni w pięknym samochodzie albo zaraz obok na Harleju w rozpiętej koszuli. No, wyglądało to trochę jak pozowanie na agenta specjalnego. Nie, to tak bym tego nie ocenił. Dlaczego? W momencie, kiedy odszedłem z CBA, tak naprawdę w tym okresie dużo mówiono rzeczy nieprawdziwych na temat mojej osoby, na temat działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego i chciałem zabrać głos w debacie publicznej. Był to jeden z elementów zwrócenia uwagi. A ta słynna sesja, która pojawiła się z kolei w dzienniku pana z nagim torsem nad walizką pełną pieniędzy z okularami na czole? Złożyłem w tej sprawie 5 zawiadomień do prokuratora generalnego. Toczy się śledztwo, które ma wykazać, w jaki sposób te zdjęcia zostały przekazane dziennikarzom Gazety Wyborcze. Oczywiście te zdjęcia nigdy nie powinny zostać opublikowane, ale przede wszystkim nigdy nie powinny zostać zrobione. Zgadzam się. I to trzeba to dlaczego jakby zostały jasno, zrobione? One zostały zrobione wbrew mojej woli, wbrew mojej świadomości. Przede mną stało grono ludzi, z którymi przygotowywałem się do tego, aby za kilka minut wejść w rolę biznesmena i brać udział w spotkaniach. Ale czy mnie się wydaje, czy pan się uśmiecha do obiektywu? Nie uśmiecham się do ludzi, którzy stoją przede mną. Ja dziś też z samego rana udzielając wywiadu w radiu padło pytanie, czy pan się kiedyś bał? Mhm. Oczywiście, każdy policjant z Wydziału Ruchu Drogowego, pionu operacyjnego, przykrywkowiec, zawsze towarzyszy w takiej pracy strach. Z tym elementem strachu trzeba sobie po prostu umieć radzić. Jest to pewna forma też przygotowania do takiej pracy operacyjnej. Czy teraz brakuje panu tego życia agenta, drogich samochodów, wystawnych przyjęć, nieograniczonych budżetów? Przede wszystkim to są narzędzia, które służby na całym świecie, FBI, DEA, służba do walki z tą przestępczością narkotykową, wykorzystują do tego,
aby eliminować tych, których łamią prawo. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ten etap pracy mam już zamknięty. Dziś jestem politykiem, członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości i cieszę się, że mogę reprezentować policjantów, funkcjonariuszy służb mundurowych i być ich głosem w parlamencie. I zawsze będę to robił, ponieważ jestem z nimi bardzo mocno związany. Dziś w tych służbach pracuje wielu moich przyjaciół w jednostkach specjalnych i na pewno będę robił wszystko, by mogli godnie służyć i przede wszystkim, by byli skuteczni. Tomasz Kaczmarek, poseł PiS, kiedyś agent Tomek, był dziś moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.